Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie i dzisiaj wyjątkowy odcinek rozpoczyna sobie przy moim statku kosmicznym, bo dawno tutaj nie rozpoczynałem odcinka. Słuchajcie, na samym początku zachęcam wszystkich do zostawienia subskrypcji i lajka dla krówki na kanale, ponieważ odcinki tu są codziennie o godzinie 19:19, więc koniecznie musicie je oglądać, żeby być na bieżąco. Subskrypcja wam się na pewno bardzo przyda. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku poenchantujemy sobie zbroję, ponieważ jak widzicie, mam tutaj trochę książek fajnych. Ochrona 4 takie i naprawa 4 razy. Naprawa jest bardzo cenna. Oj, to jest tak cenne, że za to by się tutaj niektórzy dali pociąć na pewno na tym serwerze. Posłuchajcie, mam 3 zbroje do zenchantowania, ale mam tutaj tylko materiałów na zenchantowanie 2, ponieważ są kolejne zamówienia. Oczywiście ludzi jest bardzo mnóstwo na ten nielegalny biznes. Niestety jest Neon też gdzieś na serwerze, gdzieś tam się chowa, więc mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie i mnie nie nakryje, ponieważ teraz będę enchantował w swoim laboratorium. Tu mamy książkę, nie wiem po co, ale dobra. Weźmy sobie jakąś zbroję, w sensie weźmy tą. O, założyłem ją, czekajcie, weźmiemy tak. Odłóżmy ją tutaj. Założę sobie tą zbroję, żeby mi się przypadkiem nie zakładały następne. Tak, i ściągnijmy tą. I ją szybko sobie zenchantujemy na to i będziemy musieli je wysłać do Davika. Dobra, zenchantujmy tutaj, mam nadzieję, że mi... O nie, ja nie mam w ogóle levela, jak ja to chcę to zenchantować, jak ja nie mam levela? Przecież mnie zabili w ostatnim odcinku. O nie, no nie wiem, dobra, to jednak nie poenchantujemy tego, to odkładam jednak te zbroje. No to trudno, liczyłem na to, że sobie zenchantujemy to, a muszę jednak pójść do kopalni po trochę levela, no bo bez levela to tutaj się nic nie zenchantuje. Dobra, wyślemy może jakąś wiadomość do Davika, że potrzebuję levela, ponieważ mam wszystkie materiały, ale... O, czekajcie, bo piszę wiadomość. Tu, odłożę sobie najpierw jeszcze te książki do skrzynki. Litrę tutaj. Co by mu napisać Davikowi? Napiszemy tak. Witam, Davik. Co napisać dalej? Jestem w trakcie tworzenia nowych... Nie nowych, czekajcie, jakby to napisać. Jestem w trakcie tworzenia następnych zamówień. I może spytamy się go. Mamy jakieś nowe zamówienie? I jeszcze napiszemy, że... Słuchajcie, jako że tutaj często przychodzi policjant mi do tego laboratorium, to powiem mu, że... ciągle mnie ktoś obserwuje. Moje laboratorium nie jest bezpiecznym miejscem. Dobra, dajemy to do skrzynki, wyślemy to do Davika, zobaczymy co on odpisze. No, słuchajcie, zrobiłem sobie tu kosz na śmieci. Dobra, wysłaliśmy to, poleciał sobie wagonik. Tu zrobiłem sobie kosz na śmieci, dałem sobie lawę, żebyśmy mogli tam wyrzucić jakieś niepotrzebne rzeczy, takie jak na przykład taka fajerwerka, chociaż ona była potrzebna, ale no już trudno. Dobra, słuchajcie, tutaj potrzebujemy na pewno więcej diamentów. A mamy mnóstwo diamentów, słuchajcie, robimy z tego zbroję, bo musimy mieć mnóstwo tego, więc zrobimy sobie na pierśników, może... Ej, przyjechał już wagonik tak szybko, od Dave'a przyjechał? Co jest grane? Książka, czekajcie, odpisał już? O, jest druga strona. Z tej strony Davik, spotkajmy się w twoim bunkrze. Ej, okej, odpisał mi Davik na to. Dobra, to czekajcie, odkładam tu te wszystkie rzeczy moje. Powiedział, żebyśmy się spotkali w bunkrze. No dobra, no to lecimy do bunkra. To w sumie bardzo dobry pomysł, bo to jest w sumie bardziej bezpieczniejsze miejsce niż to laboratorium, no bo tutaj ciągle grasuje ten policjant. I on ciągle tutaj ma na uwadze, że tu się coś dzieje, ciągle coś podejrzewa. Więc lecimy szybko do bunkra. Może tam pogadamy z Davikiem coś na osobności, bo czuję, że on tam na mnie czeka i że będziemy teraz jakieś biznesy dogadywać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w bunkrze, możemy rozpocząć tutaj atak, że tak powiem, na Davika. Gdzie tu jest Davik? Gdzieś tu powinien być, może u siebie jest. Byłem tutaj, ej, no, czyli był tutaj, czyli był, czy... Co to jest za kill-off? Co to ma być? Co? Ty! Zamurował mnie. Dzień dobry. Nie! Policjant! Dlaczego ty to zrobiłeś? Witam bardzo serdecznie, z tej strony policjant, słuchaj, tak cię troszeczkę wyrolowałem, ponieważ no jak się domyślasz, już w tym momencie tak naprawdę na tą wiadomość ci nie odpisał Davik, tylko ja, ale musiałem cię tutaj jak no ściągnąć tak. W to miejsce. Davika nawet nie ma na serwerze, sprawa. No jak ja mogłem w to uwierzyć?
No, więc słuchaj, robimy to w ten sposób. Naprawdę bardzo mi się podoba, że zrobiliście sobie taki biznes. Ja dzięki temu mam pracę, dostaję, prawda, zarobki, wszystko się kręci pięknie, ładnie. Mam co robić jako policjant, przynajmniej się nie nudzę, prawda? Policjant w porządku pilnować musi, więc jak jest nieporządek, to ma również czego pilnować, więc dogadajmy się. Dogadajmy się. No jak chcesz się dogadać? Chciałbym się dogadać tak, żeby po prostu dostawać z tego naprawdę bardzo dużo diamencików, emeraldów i wszystkiego. Nie wiem, jak wy to robicie, nie wiem, na czym polega wasz biznes, ale wchodzę w to. Tylko musimy wtedy, tak jakby musisz wkopać swojego partnera, Davika. No ale ja tak nie mogę, to by było bardzo nielojalne wobec niego. O nie, wyrzuciłem. No, nie wiem, ale w tym momencie jesteś nielojalny wobec Palionowa, więc komu szkodzi? No to mam propozycję taką. No? Że... będę dla ciebie robił również zbroje i inne takie rzeczy i ty sobie sam je będziesz sprzedawał. No ale ja nie znajdę na to kupców, zresztą troszeczkę mi się nie chce w to bawić. Nie miałbym skąd ich wziąć. Natomiast, no ale David na to nie pójdzie. Kupców, gdybyś mi dał listę kupców od Dave'a na przykład. Czyli będę musiał zdobyć listę kupców od Dave'a. Bo ja nie znam, nie znam tych kupców. Ja wiem, że on sprzedaje to gdzieś w wiosce tam, w której on został wygnany. Tam gdzieś ma kupców na to. Słuchaj, od tego momentu mamy sojusz. Inaczej... No ale proszę, wypuść mnie stąd, wypuść mnie. Dogadam się z tobą, ale mnie wypuść. No, dogadamy się, wypuszczę cię, jak się dogadamy. Słuchaj, mamy od tego momentu sojusz i sprawa wygląda tak, że jak się nie dogadamy i coś pójdzie nie po mojej myśli, to w tym momencie musisz niestety wylądować w dużo gorszym miejscu niż to. Czyli jakie? Tak, dużo gorszym nawet niż więzienie tam, co było do tej pory, dużo gorsze niż areszt. Na razie ci nie będę nic mówił co i jak, aczkolwiek uwierz mi, że... Dobra, ale proszę, wypuść mnie stąd. Pewne takie naprawdę wspaniałe miejsce, wspaniałe dla mnie oczywiście. No dobra, ale to wypuść mnie, no jak będziemy tak gadać przez drzwi? Tak nie wolno. O, dziękuję ci bardzo, aż odstawię drzwi. No to dobra, to pogadajmy. Dobra, od tego momentu sprawa wygląda zupełnie inaczej. Musisz mi tutaj dostawy posyłać, zrobimy sobie drugą linię kolejową, którą, taką fejkową, wiesz o co chodzi. No dobra. Linia, ale to linia obok będzie prowadzić kolejowej tu do ciebie, do tego pokoju? Nie, do tego, albo w sumie, to jest dobre nawet. Dokładnie tak, to jest nawet, możemy się mówić, że to ten twój bunkier to będzie nasze takie miejsce spotkań. Słuchajcie, uciekamy, uciekamy. Przydało mi się to tajne wyjście. Gdzie ty jesteś? On na pewno nie wie o tym, gdzie ono jest, więc dobra, wychodzimy, jesteśmy już poza bunkrem, słuchajcie. Co ty mówisz? Uciekłem ci. Ale cię wyrolowałem, no. Tak? Aczkolwiek... Tak. Masz troszeczkę problem. Jaki? No, taki, że nie poszedłeś na tę umowę. No i co z tego? Nic mi nie zrobisz. Tak? Cię przekonamy. Dobra, słuchajcie, ale go zrobiliśmy. No nie wiesz, gdzie jestem, totalnie. Nie znajdziesz mnie. Tak. Ora, kochani widzowie, piszcie mi, gdzie jest Szybson w tym momencie. Wy jesteście zawsze najlepszą moją bronią, bo mi wszystko w komentarzach napiszecie. I nie mam dzięki temu żadnych problemów kompletnie. Kurczę, pożałujesz naprawdę. Tego pożałujesz kompletnie. Myślałem, że z tobą się dogadam, ale widocznie tutaj... No dobra. Nie chcę być taki nie fair wobec ciebie. Wypuściłeś mnie, zaufałeś mi. Więc dobra, jestem w stanie pójść na ten układ. Ale musimy dogadać się tak, że będziesz miał, ale niewiele. No słuchaj, bo ja z Davikiem się dzielimy się po 50%. Więc z tych moich 50% jestem w stanie ci oddać 5%. No, przykro mi, aczkolwiek to trochę za mało. No to ile chcesz? Ja... chciałbym, dobra, umówmy się tak. Nie zależy mi aż tak na bogactwach. Dobra, chodź do mnie. Ja jestem na twoim drzewie, tu nad twoim domkiem. Dobra, bardzo się wzbogacam na aukcjach. Nie będę ukrywał, że bardzo się na was tutaj wzbogacam i robię was nieźle w bambuko. Aczkolwiek... no, nie zależy mi aż tak na pitosie, jak na jednej bardzo istotnej rzeczy, no. Ponieważ twój partner biznesowy mnie kilka razy zabił. Było to naprawdę poważne przewinienie, poważne przestępstwo. Moi widzowie zresztą to potwierdzą, bo oni naprawdę... No dobrze. No i co chcesz w zamian? Go w pasę. Aha. No czyli ale... po prostu musisz być kablem. I musisz być moim takim, jakby wiesz o co chodzi. No ja nie mogę tak go wkopać. I co teraz? Jak ja go tak wkopię, to zamkniesz go i co z tego, że go zamkniesz? I on pójdzie, będzie no i będziesz sobie do mnie. No a ty co będziesz wtedy... miał? No
satysfakcję i będę jeszcze więcej kasował. Ale ja nie jestem w stanie tego sprzedawać bez niego. On to opyla, a ja tylko robię zbroję. Ale ja jako policjant też mam swoje znajomości. Nie martw się o to kompletnie. Tutaj nic nie weź, żadnego problemu. A skąd wiesz zresztą, czy on cię nie robi na przykład w bambuko i nie sprzedaje tego drożej, tylko ci mówi, że to jest 50%? No nie mam pewności, ale to są... Znaczy w sumie wiesz, póki co przy wszystkich naszych transakcjach byłem. Mhm. Więc... No dobra. O! Ojej, prawie się spitoliłem. No więc musimy jakoś ten problem rozwiązać. Ja bym po prostu zbudował mini kolejkę SUA i zaczął tutaj jako jakieś biznesy po prostu. Ja się nawet mogę za te zbrojki płacić, przynajmniej mniej będzie miał Davik i to jest dla mnie zawsze duża satysfakcja, jak jednak biznes mu będzie szedł trochę gorzej i nie będzie wiedział, skąd się to dzieje. Natomiast pamiętaj, że jeżeli sprawa się wymknie spod kontroli, to będziecie mieli no, dosyć duży problem, ponieważ ja już cały wasz biznes tak naprawdę mam w tym momencie w garści, więc... No dobra, jestem w stanie na to pójść. Dobra, okej. Okay. Dla bezpieczeństwa, nie? Czego się nie robi. Tak. Nie chcę pójść siedzieć. Dobra, no to super. Cieszę się to bardzo. To gdzie jesteś? Musimy podać sobie rękę zgody. No, jestem przy twoim bunkrze. Już tutaj lecę. No, do ciebie. Tutaj jestem. Za tobą. A, dobra. Czekaj, równocześnie. Piątka zgody. 3, 4. No, kurczę, równocześnie mówię! Równocześnie piątka zgody, a nie! No, dokładnie. No, czekaj, równocześnie. 3, 4. No. Genialnie. No ale jak zrobimy to ten taki przejazd wagonowy? To już zrobimy później, poza odcinkiem chyba, bo nie wiem, gdzie chcesz go mieć, gdzie chcesz odbierać to wszystko? Tutaj w tym siebie tutaj w bunkrze? No chyba tak chyba będzie najlepiej, tak mi się wydaje. No to tutaj. Tylko że ja nie będę mógł tego puszczać tym samym wagonem, bo coś muszę też mu wysłać, żeby to nie było podejrzane. No właśnie. Co, mam wszystko wysyłać do siebie, a nie do niego? No. No ale to on się zorientuje, że do niego nic nie idzie. To prawda. No ale to i wtedy mi go wystawi, że ja go złapię do więzienia. No ale to jest bez sensu, bo w takim razie to on powinien ciebie złapać, bo to ty dostajesz wszystko. Ale to ja jestem policjantem. Nie, zróbmy tak. On musi część dostać rzeczywiście, żeby się nie skapł, ale jakby zrobimy w ten sposób, żeby po prostu... Po prostu musisz jakby dostać... Dostaniesz coś i ty musisz apelić i przejąć rynek jego i wtedy mu się to przestanie opłacać. Tak, dokładnie tak. I on zrezygnuje z tego, bo nie będzie przynosiło dochodów. Dokładnie, dostałeś i to będzie inwestycja, a nie zmarnowane pieniądze. No dobra, no to tak możemy zrobić, tylko musimy siedzieć cicho i nic mu o tym nie mówić. No oczywiście, ja jako policjant tutaj takie zrobię rzeczy, jest... że... A tak poza tym jeszcze... Dobra, to mam jeszcze jeden plan, aczkolwiek o tym ci na razie nie powiem. Zobaczymy, jak nasza współpraca będzie wyglądała do no tej dobra. Pory. No. Więc ja tam się na razie oddalę do siebie, tam jedną rzecz obgadam z moimi widzami na ten... No dobra, to na razie, cześć. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy deala z policjantem. To jest... No, nie spodziewałem się tego, że uda nam się, znaczy, że coś takiego się wydarzy. No niestety chciałem być lojalny wobec Davika, ale on mnie podszedł, więc no niestety nie mieliśmy wyboru. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 na odcinku kolejnym, zobaczymy jak się ten biznes rozwinie dalej. No jestem trochę pod ścianą, nie wiem co ze sobą zrobić. Ajajaj, to jest... Niebezpiecznie się zrobiło. Mam nadzieję, że Davik się nie dowie o tym, więc proszę też nie mówcie mu nic, że zrobiłem sojusz z policjantem, bo on mnie wtedy zabije i co wtedy się stanie? To wtedy już jest po mnie, więc proszę, nie zróbcie to dla mnie i nikomu o tym nie mówcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa!